mojej historii poznawania Rosji, no natykałem się na kolejne chyba ważne punkty, ważne dla zrozumienia nie tylko tego, czym Rosja jest, czym nam może grozić, ale ważne dlatego, żeby odpowiedzieć na to zagrożenie, co wydaje mi się istotne w tym doświadczeniu i aktualne dla odpowiedzi na obecną sytuację, to chciałem z tej w pewnym sensie własnej historii spotkań z Rosją przedstawić. Punkt pierwszy tej mojej krótkiej opowieści o tym, czym jest Rosja i jak sobie z nią radzić. Zacznę od tego, że trzeba wiedzieć, kim się jest, żeby się Rosji nie przestraszyć, żeby jej nie ulec, żeby nie podnieść przed nią rąk do góry. To znaczy musimy wiedzieć, że coś reprezentujemy ważnego, od czego Rosja nie jest ważniejsza i od czego Rosja nie jest silniejsza. To jest pierwsza rzecz w tym moim doświadczeniu. Ja miałem bardzo ułatwione zadanie pod tym względem, ale myślę, że każdy może znaleźć swoją drogę do tego poczucia. Ułatwienie polegało na tym, że od urodzenia mieszkałem na ulicy Oleandry, skąd wyszedł Piłsudski ze swoimi legionistami. Na podwórku, gdzie grałem w piłkę, Niemcy zrzucili w czasie II wojny światowej pomnik grunwaldzki, bo tam było serce, że tak powiem, okupowanego niemieckiego Krakowa. Tam akurat planowano zagładę Żydów w generalnym gubernatorstwie w sąsiednim budynku. No, to oczywiście wiadomości, które dotarły do mnie dużo, dużo później. Natomiast to, że jest to miejsce związane z Piłsudskim, z tradycją ważną, no, miało swoje odzwierciedlenie choćby w tym, że sąsiednia ulica, znaczy jakieś 10 metrów od naszego domu, nosiła nazwę Kadrówki, ale tą tabliczkę zdejmowano oczywiście za komuny, ale nieznani sprawcy przytwierdzali wciąż te Kadrówki, prawda? Więc no, to jakby kierowało moje bardzo dziecinne właściwie kroki w stronę tych starszych, coraz starszych panów, którzy się tam spotykali każdego 6 sierpnia na przystanku tramwajowym, bo nie mieli gdzie indziej się spotkać i szli stamtąd do Marszałka, do Krypty Srebrnych Dzwonów czcić kolejną rocznicę wymarszu. Polską historię można spotkać wszędzie, uważam, i dlatego to moje w pewnym sensie uprzywilejowane przez przypadek miejsce Oleandry wcale nie musi być wyjątkowe. Akurat dzisiaj było takie spotkanie organizowane przez IPN poświęcone promocji tomu, nie wiem, okruchy pamięci, może źle zapamiętałem tytuł, ale chodzi o zbiór 45 najróżniejszych relacji z prywatnych archiwów domowych, z najróżniejszych środowisk, grup pochodzeniowych, po prostu no, można w każdej rodzinie znaleźć jakiś okruch polskiej historii i po prostu wystarczy się rozejrzeć. Druga, powiedziałbym, przesłanka do tego, żeby się odnaleźć w tej wielkiej historii Polski, to oczywiście był czas, z którym związane było dojrzewanie mojego pokolenia. No, tu rzeczywiście miałem bardzo ułatwione zadanie, no bo to był czas najpierw SKS-u, do którego nie należałem, byłem licealistą wtedy, ale to było bardzo ważne wydarzenie także w życiu licealistów. Potem oczywiście wyboru papieża z Krakowa, potem rzecz jasna Solidarności na Błoniach, które są właśnie tuż obok ulicy Oleandry, tych właśnie spotkań z papieżem, które istotnie zmieniały, tak jak tutaj na Placu Zwycięstwa, naszą rzeczywistość i to właśnie doświadczenie, które pchało mnie w pewnym sensie do zainteresowania historią, skonkretyzowało się w postaci zainteresowania Rosją znów przez przypadek. Miałem po prostu dwie dobre nauczycielki rosyjskiego po kolei, w szkole podstawowej i w szkole średniej. A więc przypadek, ale chcę podkreślić z tego przypadku jeden element. Otóż, żeby rozpoznać Rosję, czy rozpoznać jakiekolwiek zagadnienie, które jest ważne, no musimy mieć do tego narzędzia. To są szalenie banalne uwagi, ale pozwalam je sobie uczynić, żeby powiedzieć, że no warto narzędzia sobie tworzyć albo
szlifować je, że tak powiem, pod okiem mistrzów. W przypadku Rosji koniecznie trzeba poznać język rosyjski, żeby lepiej zrozumieć, że to nie Putin jest problemem, tylko Rosja jest problemem, jej kultura jest problemem. Zmiana Putina na Nawalnego nie będzie zmianą na lepsze, tylko będzie zmianą na gorsze. Podobnie jak zmiana Putina na jakiegokolwiek innego pułkownika KGB. O tym jeszcze oczywiście przyjdzie może chwilę powiedzieć. Po prostu dzięki narzędziu właściwemu czy narzędziom możemy no, głębiej, przepraszam za brnięcie w tą nie najlepszą metaforę, jakoś wrzynać się w rzeczywistość, która jest dla nas ważna, którą chcemy poznać od środka. I to właśnie sprawiło, że dysponując tym rosyjskim, interesując się historią, zdecydowałem się wybrać na Uniwersytecie Jagiellońskim taką specjalność po pierwszym roku. No ale to był, po pierwszym roku był rok, roku moich studiów był rok 79. Akurat papież był w Krakowie, to było niesłychane oczywiście przeżycie, spotkanie na Skałce z Ojcem Świętym, potem Błonia. No i zaraz potem szedłem no, zapisać się na drugi rok do swojego promotora, opiekuna naukowego, którym był prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Władysław Serczyk. Świętej pamięci już, ale amicus platos et magis amica veritas, więc no, aparatczyk, przewodniczący Wojewódzkiego Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR i jednocześnie bardzo sympatyczny człowiek i doskonale znający historię Ukrainy i dobrze znający historię Rosji XVIII wieku. Nie było lepszego specjalisty na pewno w Krakowie. Wypisał się jak tylu innych z partii 13 grudnia 1981 roku i wspominam go jak najlepiej. Przypominam tylko pewne okoliczności, które były no poniekąd nieuchronne. Jeśli na uniwersytecie chciało się mieć specjalistę od Rosji, to musiał to być człowiek związany z partią, no bo innych nie wpuszczono by, że tak powiem, do tych stanowisk. Ale to, co ważne w tym spotkaniu z profesorem Serczykiem, to gest, jaki uczynił zaraz na wstępie. No przychodzi student, który będzie pod jego opieką, nieznany mu i profesor Serczyk daje mi w swoim gabinecie prorektora UJ pierwszy tom Jana Kucharzewskiego Od białego caratu do czerwonego. No to był, powiedziałbym, biały kruk, chociaż czerwona okładka, bo pamiętam ten kolor. Potem sobie kupiłem jakieś inne wydania oczywiście. Nie wiem, czy Państwo zetknęliście się z tym tytułem, ale to jest na pewno jedna z najważniejszych książek napisanych przez Polaków o Rosji, a może szerzej w ogóle jedna z najważniejszych i najlepszych książek napisanych o Rosji w ogóle. Bardzo często jednakże odrzucana jest ta perspektywa, którą przyjął Jan Kucharzewski, przedwojenny historyk z Warszawą związany, z zaborem rosyjskim, no bo zaczynał jeszcze pod zaborami, po II wojnie światowej był w Stanach Zjednoczonych. Ta perspektywa, którą on prezentował, jest bardzo często odrzucana na Zachodzie i to jest kolejna ważna uwaga, jak mi się wydaje, ogólna. Nasze spojrzenie na Rosję, nawet jeśli oparte jest na najgłębszej wiedzy, na najbogatszym doświadczeniu, jest przez Zachód odrzucane z niedowierzaniem, według formuły, z którą zetknął się ktoś oskarżany o uleganie tej perspektywie Kucharzewskiego, a mianowicie Richard Pipes. Nie wiem, czy Państwo zetknęliście się z takim nazwiskiem. To z kolei amerykański sowietolog urodzony w Cieszynie. Też miałem zaszczyt go poznać i wiele lat jakoś z nim korespondować żywo i bardzo sympatycznie dla mnie, który w 1939 już po zajęciu Warszawy szczęśliwie wyemigrował. No to rzeczywiście cud, no bo był Żydem, a udało mu się wyjechać z Warszawy w październiku 1939 roku i przedostać przez Argentynę do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobił karierę najsłynniejszego chyba znawcy Rosji w Stanach Zjednoczonych. A jednak wciąż oskarżano go o jedno. You don't give Russia to the Poles, they don't think straight. Polacy myślą tendencyjnie o Rosji. Polak, no, Richard Pipes nie podkreślał jakoś swojej polskości, ale demaskowano go jako Polaka, no bo wiadomo, przyjechał z Polski, więc nie może myśleć uczciwie o Rosji, jest tendencyjny. No i istota tej tendencyjności polega na tym, co właśnie wykłada tytuł Kucharzewskiego Od białego caratu do czerwonego, że w zjawiskach najstraszniejszych związanych z sowietyzmem w XX wieku
odnajduje ten autor i wielu innych za nim korzenie politycznej kultury rosyjskiej, carskiej, despotycznej. I to jest no, niewątpliwie rzecz odrzucana przez wielu jako niesłuszne oskarżenie, w szczególności odrzucana przez Rosjan, takich jak Sołżenicyn, który poświęcił sporo energii polemizowaniu z Pipesem, między innymi. A więc Rosja zawsze niewinna, winne tylko no, wynalazki Zachodu, w tym komunizm, który rzeczywiście niewątpliwie jest wynalazkiem zachodnim, nie rosyjskim. Ale pytanie, czy można przyjąć tezę taką właśnie, jaką broni Sołżenicyn i jaką znów, pozwolę sobie dla gimnastyki umysłowej, choć odbywa się to kosztem chaosu, czy skutkuje chaosem w mojej opowieści, przywołać innego bardzo ważnego polskiego świadka tej historii, to jest Józefa Mackiewicza. Józef Mackiewicz jest na antypodach myślenia Jana Kucharzewskiego. Mackiewicz mówi tak jak Sołżenicyn. Rosja niewinna, Rosja święta, Rosja niepokalana, zły jest tylko komunizm, który przyszedł z Zachodu, prawda? To jest tylko nasza rusofobia, jeśli uważamy, że tam coś było złego przed 17 rokiem, 1917, prawda? No, niedawno była taka sesja związana z rokiem Józefa Mackiewicza. Ona się w Sejmie odbywała, gdzie troszkę, że tak powiem, wsadziłem kij w mrowisko, no bo powiedziałem, że jednak uważam, że Józef Mackiewicz zasadniczo i fundamentalnie mylił się w tej ocenie, a wynikało to z jego szczególnej perspektywy poznania Rosji. I może, bo zapewne Mackiewicz jest dla Państwa tematem w miarę interesującym, więc pozwolę sobie dwa zdania wyjaśnienia dla tej tezy dać. Mackiewicz urodził się na samym początku wieku XX, 901 czy drugi, już nie pamiętam. W każdym razie w momencie, kiedy zaczął chodzić do szkoły, Rosja przeżywała jedyny w swojej historii okres liberalizmu. Jedyny, to znaczy po 905 roku, jak wiadomo, po rewolucji była Duma, czyli rodzaj parlamentu. To prawda, że szybko rozwiązana i zmanipulowana przez władzę, ale jednak jakiś rodzaj parlamentaryzmu był i była prawie wolna prasa. I było oczywiście tysiące szubienic, na których zawiśli rozmaici wrogowie ustroju. Znaczy dokładnie około 2000 w latach 1905-7. No ale małego chłopca to specjalnie nie mogło przejmować. Ważne było to, że Rosja była krajem, który zmierzał ku Zachodowi, ku pewnym liberalnym instytucjom. No ale to było tylko tych kilka lat i przeżywał te lata Józef Mackiewicz w Petersburgu, czyli w najbardziej liberalnym mieście imperium, podczas gdy ktoś, kto jak starszy, powiedzmy o 20 kilka lat, czy nawet 30 kilka lat, Józef Piłsudski, czy młodsi od Piłsudskiego, ale jednak odrobinę starsi od Mackiewicza, ludzie mieszkali w Grodnie, w Wilnie, w Nowogródku, to ci ludzie doświadczali niesłychanie brutalnej presji rusyfikacyjnej. W Petersburgu nikt nikogo nie rusyfikował, bo tam nie trzeba było nikogo rusyfikować. To była stolica imperium. A więc uważam, przepraszam za ten wtręt, ale on może wywołać pewną dyskusję, dlatego no, staram się stawiać takie tezy, które mogą sprowokować Państwa do protestów i do rozmowy dalszej. Uważam, że Józef Mackiewicz miał całkowicie spaczoną perspektywę widzenia Rosji. Chociaż znał Rosję osobiście, miał mnóstwo przyjaciół rosyjskich, ale ta wizja Rosji, która została zniszczona przez Zachód świadomym zainfekowaniem Rosji wirusem komunizmu, a Rosja wcześniej była doskonała, no moim zdaniem nie jest w każdym razie właściwym kluczem dla zrozumienia tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. I tu, przepraszam, oderwę się od swojego może nazbyt egotycznego toku opowieści i przeskoczę do współczesności. No, wydaje mi się, że jednak kiedy mówimy o deportacjach czy przenoszeniu dziesiątków czy setek tysięcy ludzi ze wschodniej Ukrainy gdzieś w głąb Rosji, nie wiemy dokładnie gdzie, czasem słyszymy o Sachalinie, czasem o jakichś trochę bliższych rejonach, to nie jest wynalazek komunizmu, to nie jest wynalazek Józefa Stalina, chociaż rzeczywiście za Stalina dość dużo takich deportacji było o wyjątkowo brutalnej skali, ale to jest głęboko zakorzeniona, dziesiątki razy powtarzana tradycja Imperium Rosyjskiego. Począwszy od deportacji z Kazania i Astrachania w 1556 i
1958 roku przez deportację z Nowogrodu, 10 lat później i 100 lat wcześniej deportację. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w czasie potopu, tak zwanego potopu szwedzkiego, który zaczyna się oczywiście od najazdu moskiewskiego na Wielkie Księstwo Litewskie, wojska rosyjskie wywiozły 1/3 ludności Białorusi. 1/3 ludności. Znaczy nie wywiozły, bo nie było pociągów, tylko pędzono tych ludzi. Pieszo szli sobie gdzieś tam w głąb Rosji. Bo Rosji potrzeba ludzi. To jest najważniejsza rzecz, której Rosja potrzebuje. Ludzi, bo ma mało ludzi. Dlatego właśnie taka technika zabierania ludzi, porywania i mieszania tych mas ludzkich, ażeby oderwać ich od korzeni. To nie jest wynalazek komunistyczny. Jak się Państwo domyślacie, nie jestem żadnym entuzjastą komunizmu, wręcz odwrotnie, ale po prostu nie wydaje mi się, żeby można było wszystko przypisać, gdy idzie na przykład o technikę postępowania Rosjan współczesnych na Ukrainie, dziedzictwu komunistycznemu. Tutaj wracam do tej swojej opowieści związanej z kolejnymi moimi etapami poznawania Rosji. A więc poznałem Kucharzewskiego, który uwrażliwił mnie, znaczy jego książkę, uwrażliwił mnie na to doświadczenie historyczne rosyjskie, w którym można odnajdywać korzenie tego, co gnębiło nas w latach 70., 80. XX wieku, czyli imperialnego panowania Moskwy nad nami, nad Polską. No i to jest czas, z drugiej strony można go poznać nie przez Kucharzewskiego, ale na przykład przez Janusza Szpotańskiego. Ktoś z Państwa czytał Caryca i zwierciadło. No to jest genialny, powiedziałbym, poemat heroikomiczny o Breżniewie i czasach Breżniewa, w których Breżniew jest przedstawiony jako caryca Katarzyna II. Więc można od takiej wesołej strony, nie tak może mozolnej i nudnej, jak ja to robię teraz, poznawać tę samą perspektywę. Ten schyłkowy Breżniew przekształca się u nas w stan wojenny, podyktowany oczywiście z Moskwy, a zrealizowany siłami miejscowych zdrajców i posłusznych im mas. No i to jest czas, kiedy ja kończę pracę magisterską, którą pozwolił mi profesor Serczyk napisać na temat szczególnie interesujący, mianowicie zająłem się Mikołajem Danilewskim. I to jest ciekawe nazwisko, pozwolę sobie polecić Państwa uwadze, bo myślę, że mało jest, jeśli w ogóle są jacyś myśliciele polityczni rosyjscy, którzy mogliby być lepszym kluczem do współczesności rosyjskiej polityki niż ten. U nas mało znane, a rzecz jasna w latach 70. XX wieku kompletnie nieznany. Ideolog współczesny Dostojewskiemu, razem zresztą byli aresztowani w sprawie tak zwanych Pietraszewców w Petersburgu w 1849 roku. Dostojewski został skazany na karę śmierci. To była taka, no znów, można powiedzieć, drobny przyczynek do pewnej ciągłości przy podkreśleniu jednocześnie pewnych różnic między systemem rosyjskim, imperialnym a sowieckim. Car Mikołaj w pierwszej połowie XIX wieku wymyślił taką oto torturę dla więźniów politycznych. Byli skazywani na śmierć, przeprowadzano egzekucję do momentu, w którym no, tego ostatniego, kiedy już mieli kaptury założone na głowę, mieli zawisnąć, zakładano im pętle i wtedy przybywał w ostatniej chwili adiutant cara i ogłaszał ułaskawienie. Oczywiście nikt, kto miał wsadzoną tą pętlę na głowę, nie wiedział, że tak będzie. Każdy spodziewał się, że to jest ostatnia sekunda, czy ostatnich tam 10 czy 15 sekund jego życia. No rodzaj tortury. Nie wymyślił tego sowiecki dyktator, tylko wymyślił, no powiedziałbym, jeden z najbardziej elitarnych dworów monarszych w Europie. I Dostojewski właśnie był poddany takiej torturze. Danilewski został tylko skazany na zesłanie. Danilewski po wojnie krymskiej, którą Rosja przegrała, to jest zresztą najbliższa analogia historyczna, mam nadzieję, tylko częściowa, z tym, co się dzieje w tej chwili na terenie Ukrainy. Znaczy wojna na peryferiach imperium, którą Rosja przegrywa, tamtą wojnę, czyli krymską w latach 1853-56, Rosja przegrała, no ale nie została upokorzona. Wpłynął na to władca tej samej krainy,
z której dzisiaj władca też, że tak powiem, upomina się o to, żeby Rosji nie upokarzać, czyli wtedy to był Napoleon III, który stał się największym przyjacielem nowego cara, Aleksandra II, i powiedział, że no, trzeba podyktować Rosji jak najłagodniejsze warunki pokoju i zaprzyjaźnić się z Rosją maksymalnie, ponieważ to podniesie Francję. Taka była kalkulacja. I choć Rosja przegrała i w związku z tym weszła na drogę reform, częściowo ją liberalizujących i na pewno poprawiających wiele aspektów życia w Imperium Rosyjskim, to jednak nie rozpadło się to imperium, na co liczyli wtedy Polacy, wielka emigracja, książę Adam Jerzy Czartoryski. No, patrioci polscy liczyli na ten rozpad imperium po przegranej wojnie z Zachodem, ale Zachód sam uratował wtedy Rosję. Otóż po tej właśnie klęsce rosyjskiej w wojnie z Francją i Anglią i Turcją w takiej oto koalicji, Rosjanie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy mamy naśladować dalej Europę, no właśnie te reformy takie idące za wzorami angielskimi czy francuskimi wprowadzać u siebie, czy też powinniśmy uznać, że Europa, tak jak zawsze uważaliśmy, my Rosjanie w naszej tradycji, to jest nasz śmiertelny wróg i powinniśmy po prostu zrozumieć, by nigdy więcej z Europy nie naśladować, tylko zniszczyć Europę, prawda? I właśnie Mikołaj Danilewski w swojej książce wydanej w 1872 roku udzielił odpowiedzi naukowej, jak wierzył, na to pytanie, która z tych pozycji jest właściwa. Oczywiście wybrał tę pozycję antyeuropejską i cały jego traktat 500-stronicowy pod tytułem Rosja i Europa. Pogląd na stosunki kulturowo-historyczne, taki był podtytuł, wyjaśniała, że Rosjanie zawsze powinni nienawidzieć Zachodu i dlaczego, prawda? Konkluzja, bo nie ma czasu, żeby rozwijać tę teorię, którą odtwarzałem lat temu 40 w swojej pierwszej pracy. Konkluzja jest ważna, a konkluzja jest taka oto. Danilewski uważał, że Rosja musi pokonać Zachód militarnie i musi uzyskać strefę wpływów sięgającą od Szczecina do Triestu. Być może zetknęliście się Państwo z taką linią, często się używa tego właśnie określenia, które padło istotnie w przemówieniu Winstona Churchilla wygłoszonym w Fulton w stanie Missouri w 1946 roku 1900. I od tego przemówienia najczęściej datuje się zimną wojnę i pojęcie żelaznej kurtyny, które wtedy zostało użyte przez Churchilla. Ale pierwszy raz tę linię, dokładnie tę samą linię i te same dwa miejsca krańcowe tej linii wymienił Danilewski w roku 1872. Od Szczecina do Triestu wszystko powinno podlegać na wschód od tej linii Imperium Rosyjskiemu. Wszystkie narody słowiańskie i te narody, które miały szczęście czy też nieszczęście mieszkać pomiędzy Słowianami, a więc Węgrzy, Grecy, Rumuni także. Dlaczego jest to ważne, wydaje mi się, sformułowanie? Ponieważ ono pokazuje, że z jednej strony Rosja, tak jak to bardzo obficie argumentuje Danilewski, traktuje cały Zachód jako wroga, śmiertelnego wroga, ale z drugiej strony rysuje pewną linię graniczną, która może być strefą zgody, tymczasowej zgody. Mamy swoją strefę wpływów i jeśli Zachód to przyjmie, to możemy coś w rodzaju rozejmu zawrzeć z Zachodem. To myślenie kategoriami stref wpływów, której cała Europa na wschód od linii Szczecin-Triest, czyli cała Europa, którą zajmie potem Stalin w realu, że tak powiem, w roku 1945, znajduje się pod kontrolą Moskwy, jest pewnego rodzaju warunkiem minimum traktowanym przez Rosjan jako punkt wyjścia do jakichkolwiek trwalszych trochę rozmów o stosunkach z prawdziwym Zachodem, który zaczyna się od Niemiec, w stosunkach w miarę ustabilizowanych. A więc święta wojna, ale w razie czego możemy się dogadać, jeżeli oddacie nam połowę Europy. Prawda? Ta wizja, którą przedstawił Danilewski, poznana przeze mnie, pozwalała mi lepiej rozumieć właśnie myślenie kategoriami stref wpływów i układania się z Zachodem przez polityków rosyjskich czy sowieckich w okresie XX wieku. To jest oczywiście sposób rozważany przez Stalina w 1944-1945 roku, czy prowadzimy frontalną wojnę do zniszczenia Zachodu.
jak podpowiadał ambasador Majski Stalinowi, czy układamy się na zasadzie z tych stref wpływów, jak podpowiadał wiceminister Litwinow, wtedy wiceminister. Takie dwie koncepcje ścierały się, że tak powiem, na biurku Stalina w 1944-1945 roku. Właściwie obie są dobre dla Rosji, obie można wymiennie traktować. To wszystko jakby po raz pierwszy Danilewski opisał precyzyjnie jako pewnego rodzaju modus operandi imperializmu rosyjskiego w Europie. No, skończyłem te prace, to był stan wojenny, jakiś uruchomiliśmy wtedy w Krakowie tak zwany Wolny Uniwersytet Jagielloński, między innymi ze świętej pamięci Januszem Kurtyką. I wyspecjalizowałem się w temacie, z którym krążyłem po prywatnych mieszkaniach i na Uniwersytecie Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym księdza Kazimierza Jancarza w Hucie, z jednym tematem, archipelag Gułag. To był wdzięczny temat, inny wykładowca, Kostek Miodowicz, syn Alfreda Miodowicza, szefa OPZZ, miał znacznie bardziej taką nieprzyjemną tematykę. On mianowicie specjalizował się w ludożerstwie w ZSRR. A Gułag był jakoś, no może, tak, ale źle został potraktowany przez kolegów z Platformy. Trzeba powiedzieć, że to nie jest historia z happy endem, nie przyjął się. No ale zostawmy świętej pamięci Konstantego Miodowicza. Wracam do tego, że to właśnie, no powiedziałbym, łączenie jakiejś no, refleksji czy badania historii Imperium Rosyjskiego, kultury politycznej, koncepcji politycznej, które się w nim rodziły, z namysłem nad praktycznymi skutkami połączenia tej kultury z komunizmem, z doktryną komunistyczną, która niewątpliwie istotnie przyszła z Zachodu. Jeszcze raz podkreślę, tu nie ma różnicy między stanowiskiem, jakie ja reprezentuję, a znacznie poważniejsi ode mnie właśnie Józef Mackiewicz czy Aleksander Sołżenicyn. Tu zgoda, komunizm jest złem, które przyszło z Zachodu, ale zaszczepiło się w Rosji niewątpliwie na specyficznym gruncie i wydało w związku z tym specyficzne owoce, takie jak gułag. Tak, przepraszam bardzo. Otóż historia związana z tematyką sowiecką nakładała się już u mnie wtedy na pracę, którą podjąłem tutaj w Warszawie, w Instytucie Historii PAN jako doktorant od 1982 roku, gdzie przygotowałem rozprawę o myśli politycznej wielkiej emigracji o Rosji. I to jest kolejna, zgubiłem się już w numeracji, może czwarta, może trzecia uwaga ogólna, którą pozwolę sobie sformułować. Warto, rozwijając punkt pierwszy, czyli świadomość tego, kim jesteśmy, godność tego, kim jesteśmy, sięgać do tego, co najlepsze w polskości, co najważniejsze w kulturze polskiej. A nie mam wątpliwości, że to, co najważniejsze w kulturze polskiej, to, co najdoskonalsze wiąże się z epoką romantyczną. To znaczy z Mickiewiczem, Słowackim, Krasińskim, Chopinem. Nie neguję oczywiście tego, co było wcześniej, ani tego, co było później, bo, przepraszam za patetyczne określenie, kocham naprawdę kulturę polską w całej jej historii, ale to był jakiś rzeczywiście niesamowity wybuch talentu powiązanego z poczuciem ważności tego, czym jest Polska. I to właśnie, że zająłem się tym okresem i tą myślą, pozwoliło mi poznać to, co najgłębsze w polskim rozpoznaniu Rosji. I teraz zamiast mojego gawędzenia czy ględzenia, wszystko jedno jak to nazwiemy, posłuchacie Państwo słów najdoskonalszych, jakie sformułowali po kolei Adam Mickiewicz, Maurycy Mochnacki i Zygmunt Krasiński. Do tych trzech się ograniczę. Bardzo zachęcam, żebyście Państwo do tego sięgali. Zebrałem zresztą no, studia na ten temat w takim tomie wznowionym niedawno przez wydawnictwo literackie. Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas Lechitów? Chyba taki trochę za długi tytuł z Poloneza Reinolda Suchodolskiego wzięty. Ale wracam teraz do źródeł. Posłuchajcie Państwo Adama Mickiewicza i jego tekstu o partii polskiej.
To jest kapitalna publicystyka z 1832 roku, kiedy Mickiewicz tworzył jednocześnie Dziady, część trzecią, najważniejszy tekst napisany przez Polaka o Rosji. Ustęp Dziadów części trzeciej. To możecie Państwo zapomnieć wszystko, co mówiłem, bo to nie ma wielkiego znaczenia, ale przeczytajcie Państwo ustęp Dziadów części trzeciej. To jest naprawdę najważniejszy klucz do Rosji, poza no, niesamowitą przyjemnością obcowania z największą poezją. Ale tutaj nie chcę sięgać do tego dzieła łatwiej dostępnego, tylko pozwolę sobie zacytować dwa fragmenty z publicystyki Adama Mickiewicza, z pisma, które wypełniał niemal w całości swoimi tekstami, Pielgrzym Polski. Despotyzm jest stary, caryzm jest nowy i oryginalny systemat. Despotyzm ograniczał się do ciemiężenia poddanych i często bywał w zgodzie z sąsiadami republikanami. Caryzm jest połączony z propagandą. Z natury swojej musi podbijać i rozszerzać się. Despotyzm bywał często ciemnością tylko bierną, niedostatkiem światła. Caryzm jest ciemnością czynną. Jest prawdziwym szatanem politycznym. Jeśli znaczącym rysem rozwoju Polski miał być jego pokojowy, pozbawiony podbojów charakter, to zasadniczymi cechami carskiego systemu są przemoc i kłamstwo, imperialna ekspansja i jako jej narzędzie obezwładniająca przeciwników propaganda. Cytuję dalej. Tępiąc u siebie wszelką wolność politycznych przekonań, caryzm gotów jest ogłosić swe przymierze z każdą partią polityczną Zachodu, bo w istocie wszystkie przedziały społeczne, wszystkie idee polityczne na zewnątrz, w Europie, traktuje jako środek do swego antywolnościowego celu. Tak tedy despotyzm rosyjski, prawdziwy zły duch Europy, ma też łatwość szatańską przybierania różnych kształtów najsprzeczniejszych, aby łudzić, oszukiwać i pociągać miłość własną i głupstwo. To jest cytat z tekstu o partii polskiej, której Mickiewicz przeciwstawia partię moskiewską w Europie. A do partii moskiewskiej, o przepraszam bardzo, ciągle mam tę tendencję, tak. Do partii moskiewskiej może należeć każdy, konserwatysta, lewicowiec, liberał. To właśnie jest coś, co podkreśla Mickiewicz. Tutaj, jeżeli Państwo słyszycie, że tylko prawica czy skrajna prawica stanowi piątą kolumnę Putina w Europie, to jest to prawda, ale tylko częściowa, bo tak jest. Oczywiście tę grę operacyjną rozpoczęły służby specjalne sowieckie w 1982 roku od wysłania 21-letniego Aleksandra Dugina wtedy do właśnie radykalnych kół prawicowych w Europie germano-romańskiej, czyli we Francji i w Niemczech zachodnich, ale Rosja sowiecka, raczej system sowiecki w imieniu geopolitycznego centrum moskiewskiego zapuścił wtedy swoje macki i wpływy oczywiście także w kołach lewicowych, lewackich, wszelkich działaniach separatystycznych, które rozbijały spoistość państw narodowych Europy Zachodniej, od Irlandii po Basków, Katalończyków. To oczywiście nie znaczy, że Irlandczycy nie mają racji, czy Baskowie, czy Katalończycy nie mają racji. To tylko znaczy, że Rosja potrafi wykorzystać każdą okoliczność, która osłabia przeciwnika. I każdą ideologię potrafi wykorzystać na zewnątrz do tego, nie jest przywiązana do żadnej ideologii zasadniczej. O tym mówił jeszcze, powiedziałbym, dobitniej. Drugi myśliciel, na którego uwagę Państwa chciałem zwrócić, być może Państwo znacie tę postać niezwykle ważną dla naszej myśli politycznej, to jest Maurycy Mochnacki, przedwcześnie zmarły w 1834 roku na Suchoty we Francji, w Paryżu, w Auxerre. Autor przede wszystkim Powstania Narodu Polskiego, najważniejszej chyba książki politycznej napisanej na wielkiej emigracji, ale także autor świetnej publicystyki z Pamiętnika Emigracji Polskiej z lat 1832-3. I tam właśnie w serii artykułów poświęconych Rosji pisał Mochnacki między innymi. Znowu nie będę tłumaczył, tylko będę cytował. Pierwsze zdanie, krótkie. Póki Moskwa w Europie, nie masz Polski całej i niepodległej. Nad tym radzę się zastanowić. To jest krótkie zdanie, ale niesie w sobie bardzo dużo treści. Póki Moskwa w Europie, nie masz Polski całej i niepodległej. Wrócimy jeszcze do tego wątku.
Chodziło Mochnackiemu o kilka rzeczy, ale chodziło mu zasadniczo o to, na co zwracają uwagę także dzisiaj ci nieliczni, wolni Rosjanie, którzy są i którzy wskazują na istotę problemu, jaki dzisiaj mamy z Rosją. Ten problem polega na tym, że wielu ludzi na Zachodzie, także i w Polsce zapewne niemała część opinii publicznej, uważa, że no jeżeli na przykład Putina zastąpi ktoś inny, nastąpi jakiś okres częściowej liberalizacji, to ten problem wewnętrznego zniewolenia i zewnętrznego ekspansjonizmu rosyjskiego zostanie zamknięty, skończy się. Otóż oni, czyli na przykład w tej chwili Chodorkowski, w tej chwili Kasparow, taki świetny też pisarz, którego bardzo Państwu polecam, moim zdaniem geniusz na miarę największych geniuszy literatury rosyjskiej, Siergiej Lebiediew, młody pisarz rosyjski, tłumaczony na polski. Oni mówią jedno, dopóki Rosja nie zostanie rozebrana, rozebrana w sensie rozbioru politycznego, dopóty Rosja będzie śmiertelnie niebezpieczna dla swoich mieszkańców i dla swoich sąsiadów. To znaczy Rosja musi być pozbawiona imperium, musi być podzielona na wiele krajów, żeby po prostu straciła tę swoją odwieczną cechę imperializmu. Na to właśnie zwracał także uwagę Mochnacki. Cytuję. Absolutyzm nie jest przemijającą jak gdzie indziej instytucją w Rosji, której byt nic wspólnego nie ma z bytem narodu, której uchylenie mogłoby stać się dobrodziejstwem. Ci, co myślą inaczej, są zapewne filantropami godnymi szacunku, lecz bez wątpienia Wszechrosji nie znają. Tylko jedynowładztwo i wszechwładztwo caratu jako fundamentalnego prawa początkiem swoim rzeczą, organizacją sięgające tatarskich czasów, bo przez hanów tatarskich było postawione, utrzymuje w ryzie ten potwór geograficzny graniczący ze Szwecją, wtedy przypomnę nie było Finlandii, należała do Rosji, i Stanami Zjednoczonymi, z Meksykiem, przypomnę, że w tym czasie, czyli w 1833 roku Rosja graniczyła z Meksykiem, ponieważ Kalifornia, która należała do Rosji, sięgała bardzo daleko na południe, to znaczy stykała się z północną granicą Meksyku, który jeszcze nie został w swoich północnych prowincjach podbity przez Stany Zjednoczone. Więc rzeczywiście był to moment, kiedy Rosja graniczyła z Meksykiem. Z Meksykiem, Prusami, Austrią i Cesarstwem Chińskim, z Turcją i Indiami. Kto pierwszy w tym kraju zechce kontrolować zwierzchnią władzę, kto się jej będzie mógł na mocy prawa sprzeciwić, zada cios śmiertelny tej potędze. Rewolucje pałacowe Moskwie nie szkodzą. Uduszą Pawła, car Paweł został uduszony w 1801 roku na zlecenie swojego syna Aleksandra, będzie Piotr i tak dalej. Lecz dla tej samej przyczyny rewolucja mająca na celu ograniczenie woli panującego, rewolucja polityczna, jednym słowem zmiana natury rządu, rozbiłaby natychmiast kolos na drobne atomy. Jest więc patriotyzmem w Rosji niewola. A więc w pewnym sensie możemy współczuć Rosjanom, którzy kochają swój kraj, i którzy chcą być wolni, ponieważ niestety muszą wybrać, albo będą wolni, albo będą patriotami. To jest no, pewnego rodzaju tragiczny dylemat, który niezwykle ostro postawił Mochnacki. Ale pozwolę sobie jeszcze dwa cytaty z Mochnackiego przywołać dla zilustrowania sposobu działania Rosji na arenie zewnętrznej. Cytuję. Gabinet petersburski inaczej w relacjach swoich z sąsiedzkimi, a inaczej z oddalonymi krajami postępuje. Czyli Rosja ma inne stosunki z odległymi krajami, a inne z sąsiadami. To jest bardzo ważne rozróżnienie, które właśnie powoduje, że kiedy Polak mówi o Rosji, jest to traktowane z niedowierzaniem. No nie może tak być. Przecież w stosunku do Francji Rosja ma inną politykę. Notabene może szkoda, że Rosja miała strefę okupacyjną w Normandii tylko przez 2 lata, 1815-17. I że była to bardzo łagodna okupacja, to trzeba przyznać, głównodowodzący wojsk rosyjskich zapłacił tam za każdą uduszoną przez swoich żołnierzy kurę przed ewakuacją swojego wojska w 1817 roku. No ale przez to niestety Francuzi myślą o Rosji tak jak myślą, czyli nic o niej nie wiedzą. Elastyczność, giętkość polityki gabinetu petersburskiego wszelkie przechodzi wyobrażenie.
gdzie rewolucja potrzebna i konieczna, gdzie tym tylko sposobem zło głęboko wkorzenione zniszczyć można, tam gabinet moskiewski łączy się z rządem przeciwko ludowi. I najzacięższą wojnę wypowiada rewolucji w imieniu zgody, religii, moralności, no tak jak Putin teraz, prawda? Czasem, jeden z głosów Putina. Gdzie przeciwnie, anarchia szkodliwa albo za wczesna, gdzie tym tylko środkiem wycieńczyć można siłę kraju, tam znowu w imieniu pożytecznej reformy łączy się z wichrzycielami porządku, zaszczepia niezgodę, gwarantuje bunt i wojnę domową. Znów przerwa w cytacie, żeby dać Państwu przykład. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście od czasu do czasu telewizję Russia Today, tę przeznaczoną dla zachodnich odbiorców. Były cztery mutacje językowe, ja oglądałem tylko anglojęzyczną. Była to najpopularniejsza telewizja nieamerykańska w Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejsza. Znaczy, no bo różne tam chińskie, europejskie, żadna nie miała nawet cienia tej popularności, co Russia Today. Dlaczego? Bo Russia Today trafiała przede wszystkim do lewicy amerykańskiej. Mówiła językiem lewicowym, mówię w czasie przeszłym, no bo teraz jest, zdaje się, zakazana, ale no to była telewizja Noama Chomskiego w skrócie, chociaż on tam rzadko występował, ale te same poglądy, prawda? To znaczy, najokropniejszy jest amerykański imperializm. No i można się z tym zgodzić lub nie, to już jak kto chce, ale właściwie nienawiść do Ameryki, czy samo nienawiść niektórych Amerykanów lewicowych była tam karmiona codziennie, prawda? No i to jest właśnie ten sposób mówienia drugim językiem do lewaków. My, Rosjanie, ja, Putin, jestem dobry dla lewicy z jednego powodu, bo ja jeden nie boję się Ameryki, ja pluję w twarz amerykańskiemu imperializmowi. Wszyscy inni się boją, Chińczycy nawet się boją, a ja się nie boję. I to budzi podziw, respekt na lewicy, w tej wielkiej międzynarodówce nienawidzących amerykański imperializm. No, to jest rzeczywiście silna międzynarodówka. Podkreślam to, żeby stworzyć coś w rodzaju, powiedziałbym, ilustracji dla tezy mniej popularnej w naszych mediach dzisiaj, od tej tezy, która głosi, że Putin ma tylko jeden przekaz na Zachód, to znaczy Rosja jest obrońcą porządku moralnego, chrześcijaństwa. To jest tylko jeden z głosów Putina. Putin potrafi mówić wszystkimi głosami, a raczej Rosja potrafi mówić wszystkimi głosami, jakie są w danym momencie i w danym środowisku potrzebne, żeby rozbijać od środka Zachód. I to właśnie mówi ten cytat Maurycego Mochnackiego. Ten sam rząd tak pobożny, tak restauratorski na południu i zachodzie Europy, nawet bullami papieskimi potępiający buntowników polskich jako nieprzyjaciół tronu i ołtarza, czyliż wokoło siebie nie anarchizuje wszystkiego? Nie masz żadnego ludzkiego, nie masz żadnego dzikiego ludu graniczącego z Moskwą, którego by nie zrewolucjonizował. Nie masz żadnej anarchicznej instytucji między barbarzyńcami, żadnego zarodu jakiegokolwiek buntu w całej Azji, na całym wschodzie, którego by natychmiast nie rozwinął. Tu znów, kończąc ten cytat z roku 1833, pozwolę sobie dać dwie ilustracje. Jedna, zainteresowało mnie to zagadnienie w odniesieniu do XVIII wieku i zająłem się porównawczym przeanalizowaniem karier rosyjskich, powiedziałbym, no, elit imperialnych realizujących podbój Rzeczpospolitej w XVIII wieku i podbój Kazachstanu. To byli ci sami ludzie, znaczy raz służyli tutaj w Warszawie, raz służyli gdzieś w tak zwanym dużym żuzie, raz w małym żuzie w Kazachstanie. Realizowali tę samą politykę i to jest właśnie ta polityka, jaką opisuje Mochnacki. Podburzanie jednych przeciwko drugim, ludu przeciwko Hanowi w przypadku Kazachstanu, królowi ludu szlacheckiego przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i vice versa oczywiście króla przeciwko ludowi, żeby wzajemnie się bali, żeby się nie połączyli ze sobą. Takie pyszne listy Katarzyny II czytałem do Hana Kazańskiego, znaczy przepraszam, Kazachskiego, zacytuję, no, pyszną ironię Katarzyny. Rzeczywiście to była niesłychanie inteligentna i zła bestia. Wy od naroda udalili z Han. Prawda? Taka pogroziła mu palcem, że on cię od ludu oddalił. Niech on nie zapomina o tym, że ma lud i w imieniu tego ludu Katarzyna potrafi wystąpić. Ludu kazachskiego oczywiście. No, u nas rozgrywka była na zasadzie, prawda, Konfederacja przeciwko królowi i król całkowicie zależny od Katarzyny. Jedni i drudzy się uzależniali zresztą od Rosji.
Druga ilustracja, dotycząca już XX wieku. W momencie, jak przestało iść Armii Czerwonej, no bo została zatrzymana pod Warszawą w 20 roku, Stalin, Trocki, to byli dwaj z czterech członków Politbiura ówczesnego, pozostali dwaj to Lenin i Kamieniew, Lew Kamieniew, wskazują jeden kierunek. Tu akurat się zgadzali Stalin i Trocki, tylko w tym punkcie. To znaczy trzeba podburzyć Azję, trzeba podburzyć te właśnie ludy kolonialne przeciwko imperializmowi. Tak dopadniemy tych kapitalistów w Paryżu i w Londynie, jak podburzymy przeciwko nim kolonie w Azji, w Afryce. I Lenin się z tym oczywiście zgodził, z tą koncepcją. A więc widać ciągłość pewnego rodzaju koncepcji, która opiera się na znajdowaniu słabych punktów u przeciwnika i rodzeniu podziałów, wspieraniu tych podziałów, które rozsadzają przeciwnika od środka. I ostatni cytat z Mochnackiego. W zawsze jednakowym trybie postępowania polityka carów ma trzy oddzielne epoki. W pierwszej podburzają, zakładają miny w środku sąsiedzkiego kraju, który życzą sobie opanować. Jest to czas niewidomych wpływów, przekupstw, obietnic. W drugiej występują jawnie z interwencją. Na sam przód gwarantują, potem protegują nieszczęśliwego sąsiada, zawsze na jego własne żądanie. W Szwecji poddani wzywali pośrednictwa moskiewskiego, w Polsce król na czele wielkich panów, w Turcji sam sułtan. Jest to czas mamienia zachodnich dworów. Dyplomatyka moskiewska wśród tych okoliczności rozwija swe talenta. Wysławia bezinteresowność cara, wspaniałomyślność, zamiłowanie pokoju. Zaczepnym poruszeniom wojsk jego nadaje słuszne pozory. Zaś Berlin i Wiedeń częścią oszukać, częścią do pewnego udziału w rozboju wciągnąć usiłuje. Gdy tym kosztem zabór bez zwycięstw w połowie do skutku przyszedł, wtedy, dopiero to jest w trzeciej i ostatniej epoce, polityka moskiewska zaczyna być zachowawczą, konserwatorską. Wtedy to carowie uśmierzają bunty, zaludniają Syberię wichrzycielami porządku. Jednym słowem rządzą krajem, który podług wyrazów ich gazety powinien się mieć za szczęśliwego, że straciwszy niepodległość pełną wewnętrznych zaburzeń, składa teraz część Cesarstwa Wszechrosji. A więc to, co ujmuje Mochnacki, wydaje mi się nieprześcignioną do dzisiaj analizą pewnego rodzaju faz działania Rosji w stosunku do krajów, które ulegają jej ekspansji. Prawda? Najpierw wprowadzanie chaosu wewnętrznego, zamętu, pokazanie, że nie rząd jest problemem niebezpiecznym dla sąsiadów, nie tylko dla Rosji. Trzeba coś zrobić z tym nieporządkiem. Jak wraca ta koncepcja, dam Państwu przykład niezrealizowanego projektu rosyjskiego z 1993 roku. To są czasy Jelcyna, Rosja jest słaba, ale Rosja chce wrócić jakoś do formalnego układu z Zachodem, który przywróci jej uznaną przez Zachód kontrolę nad Europą Wschodnią. Bo oczywiście są rury, te gazociągi, prawda, jest doktryna Kwicińskiego, Falina, czyli dwóch wiceministrów spraw zagranicznych ostatnich Związku Sowieckiego, którzy mówią, że na miejsce czołgów właśnie gaz i ropa będą utrzymywały te wpływy w krajach Europy Środkowej, wpływy Moskwy. Ale wciąż czegoś brakowało tutaj i Jelcyn proponuje Francji zawarcie układu, na mocy którego Rosja będzie pilnowała praw człowieka w Europie Wschodniej. I ten pakt został przyjęty przez stronę francuską pod nazwą Planu Balladura, ponieważ ówczesny, bardzo wpływowy, to była wyjątkowa sytuacja, kiedy premier znaczył coś we Francji, Edouard Balladur sygnował ten projekt. To znaczy w zachodniej Europie Francja będzie pilnowała praw człowieka, a we wschodniej Rosja. Nie wydawało się to aż tak absurdalne jak teraz, bo przypomnijmy, Rosja wtedy naprawdę przeżywała okres demokratyzacji i liberalizacji najgłębszej, głębszej niż ta z 1905 czy 1906 roku. A więc Rosja nie wyglądała jakoś strasznie groźnie. Naprawdę wewnętrznie była wolna. To się skończyło po 1994 roku. Ale nie o to chodziło. Chodziło właśnie o to, żeby znaleźć układ z Zachodem, na mocy którego Rosja będzie miała prawo, no właśnie tymi takimi peryferiami Zachodu, które są może za odległe dla Zachodu, zbyt kłopotliwe, oddać pod opiekę porządkową Rosji. No ktoś musi tu zrobić porządek nad tą Wisłą, nad Sawą, nad
nad Dunajem Dolnym, jego biegiem, prawda? I to właśnie, no Rosja może się tym zająć, tu są takie jakieś dziwne narody, nieuporządkowane, to lepiej, żeby jakieś tradycyjne imperium tutaj ten porządek trzymało, prawda? No to się nie udało z powodów, powiedziałbym, pogłębiającego się kryzysu w Rosji wtedy, ale pokazuje pewnego rodzaju fazę, tę właśnie, którą Mochnacki opisuje jako pierwszą fazę. Rosja z troską pochyla się nad krajami ogarniętymi kryzysem wewnętrznym i oferuje Zachodowi, nie tylko tym krajom, ale Zachodowi, pomoc w tej sprawie, wprowadzanie równowagi, denazyfikację, prawda, Ukrainy, czy Polski, czy jakiegoś innego kraju, który ulega właśnie jakimś takim niebezpiecznym wpływom. No a w drugiej fazie już następuje interwencja, no już trzeba denazyfikować naprawdę, prawda? Trzeba bronić tych praw człowieka czynnie, wysyłając wojsko. No i tutaj, prawda, trzeba tylko jednocześnie utrzymać tę równowagę z Zachodem, żeby Zachód to akceptował. Teraz akurat jesteśmy w takiej szczególnej sytuacji, powiedziałbym, w której Rosja ma jeszcze chwilowo kłopoty ze znalezieniem tej akceptacji Zachodu dla swojej misji denazyfikacyjnej. Ale przypomnę, że ta koncepcja jest bardzo konsekwentnie lansowana nie tylko przez, no powiedziałbym, jakichś drugorzędnych czy nawet pierwszorzędnych, ale tylko urzędników Rosji, ale przez samego Władimira Putina. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale to było 1,5 roku temu, czy już 2 lata temu prawie, kiedy Władimir Putin ogłosił tekst w National Interest, osobisty tekst przez siebie podpisany. Zresztą to też pokazuje sposób działania Rosji. Przepraszam, jeszcze jeden nawias. Znacie Państwo ten tytuł? The National Interest. To pismo zabłysło jako bardzo ważne na arenie intelektualnej globalnej w roku 1989, kiedy opublikowało znany esej Francisa Fukuyamy Koniec historii. Wychodziło wtedy od paru lat, no ale nagle stało się chyba najczęściej cytowanym pismem dotyczącym polityki wielkiej międzynarodowej, przyćmiewającym nawet przez chwilę Foreign Affairs. Brzeziński tam pisał, no wszyscy, Kissinger. I w roku 90 chyba 6 albo 7 nagle się okazało, że redaktorem naczelnym The National Interest jest Nikołaj Gwozdziow. I od tej pory to pismo zaczęło reprezentować po prostu interesy Moskwy. Ale formalnie wciąż zachodni, prawda, intelektualiści tam drukują. Jeden Brzeziński się odciął. Nie bardzo, powiedziałbym, mam wielki szacunek dla intelektualnego dorobku Zbigniewa Brzezińskiego. Przepraszam, że tak to ujmę, może brutalnie, ale akurat tutaj zdrowy odruch wykazał. Po prostu powiedział, to już nie jest amerykańskie pismo, to jest rosyjskie pismo. Od środka wykupione po prostu za rosyjskie pieniądze, formalnie oczywiście amerykańskie. No i dzisiaj tam jakiś Charles Kupczan, prawda, drukuje swoje teksty, takie realistyczne tak zwane, no prawda, no Rosjanie powinni mieć swoje podwórko, no trochę tak jak papież to ujął, prawda, no NATO nie powinno szczekać na tym podwórku, no nie tylko Ukraina jest na tym podwórku, ale Polska oczywiście, Litwa, Łotwa, chyba Niemcy dopiero nie są na tym podwórku, natomiast wszystko inne jest do dyskusji, prawda. Ten realizm jest główną linią właśnie owego National Interest i środowisk oczywiście szerszych niż tylko autorzy tego akurat kwartalnika. Niemniej pokazuje jakby sposób działania Rosji, która ma wiele narzędzi i to właśnie między innymi to narzędzie wykorzystał Władimir Putin, żeby opublikować wielki esej historyczny, naprawdę bardzo duży tekst historyczny, który zaczynał się od stwierdzenia, że głównym winowajcą Holokaustu jest Polska, to znaczy od cytatu wynalezionego w archiwum rosyjskim z polskiego wiceministra spraw zagranicznych z 1938 roku, który to minister miał gratulować, prawda, swojemu partnerowi niemieckiemu, że Niemcy robią porządek z Żydami. Prawda? Być może takie słowa nawet padły. To ja nie twierdzę, że cytat jest nieautentyczny. Pewną hiperbolą jest jednakże wyolbrzymienie przez Putina no, roli Polski w Holokauście. To znaczy jakby sugestia była taka, że cały Holokaust wyrasta z Polski, polskiej polityki międzywojennej. A Rosja, no bo Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej jest całkowicie przez Putina utożsamiony z Rosją. Rosja ma tę wielką zasługę, że ocaliła świat przed
resztą, tak bym powiedział, Holokaustu i no, uratowała trochę Żydów jednak, tych, których nie zdążył Hitler zabić, czy którzy uciekli na teren pod sowiecką kontrolą. No i Rosja dokonała wielkiego dzieła wyzwolenia Europy spod panowania nazizmu i jest dalej gotowa to robić. Taka była wymowa, powiedziałbym, tego tekstu i wiele innych takich tekstów, mniej może obszernych, mniej prestiżowych punktach ogłaszanych Putin powtarza, które mają uzasadnić prawo Rosji do interwencji, do powtórzenia tego manewru wyzwalania. Rosja wyzwala, Rosja nigdy nie zajmuje, tylko wyzwala. Wyzwala no właśnie od jakichś ciemnych sił, które się ujawniają, prawda, w postaci faszyzmu, nazizmu czy jakiejś innej choroby, prawda. Chodzi o to, żeby Zachód to zaakceptował. I teraz mamy ten moment, że Zachód jakby no jeszcze nie zupełnie oswoił tę myśl, ale już wyobrażam sobie za kilka tygodni proces pokazowy żołnierzy batalionu Azow. Będzie to druga Norymberga, będzie to proces nad nazistami. Wszystkie dowody będą przytoczone. Niewątpliwie w batalionie Azow byli sympatycy radykalnej prawicy. No jednocześnie, nie wiem czy słowo prawica tutaj jest adekwatne, no ale ludzie, których w pewnym sensie, niektórych z nich można byłoby o sympatie faszystowskie posądzić, bez ironii, bez żartów, bez jakiejś może wielkiej hiperboli. Chociaż pewnie za bardzo nie rozumieli tej ideologii. Tego rodzaju, powiedziałbym, potraktowanie tych ludzi, którzy oczywiście walczyli nie jako faszyści, tylko jako obrońcy swojego domu, tak dzielnie, heroicznie w obronie Mariupola, będzie, myślę, bardzo ważną częścią legitymacji, którą Putin będzie chciał, czy Rosja, niezależnie od tego, kto tam będzie rządził, odbudować w relacjach z Zachodem. My przecież naprawdę wkroczyliśmy na Ukrainę tylko po to, żeby wytropić tych nazistów. Widzicie, mamy ich tutaj, tych nazistów, sądzimy ich, oni zasłużyli na karę śmierci, ale my może zrobimy jak car Mikołaj I, prawda? Skażemy ich na śmierć i w ostatniej chwili ich ułaskawimy i będą mieli dożywocie. Oczywiście takie futurologiczne, nawet na krótki dystans, prognozy mogą się nie sprawdzić. Niemniej ryzykuję je tutaj, ponieważ wydają mi się zgodne z pewnego rodzaju logiką działania rosyjskiego, opisaną nie przeze mnie, ale przez Maurycego Mochnackiego. A więc uzasadnić tę interwencję, konieczną interwencję, która Zachód może nie cały ją jeszcze zrozumiał, ale zrozumie, że przecież chodziło tylko i wyłącznie o usunięcie niebezpieczeństwa nazizmu, przed którym Rosja już raz obroniła świat. I teraz trzeba oczywiście robić porządek z nazistami w Polsce, no o czym już mówił były prezydent Miedwiediew, tak ukochany przez zdymisjonowanego właśnie redaktora Lisa, czy przez prezydenta Komorowskiego, czy minister Ławrow, tak wielbiony, prawda, przez Radosława Sikorskiego, papierośnicę. I no, prawda, przez wielu innych ważnych dzisiaj uczestników życia politycznego Rosji ta teza jest powtarzana, że Polska jest następna na liście do denazyfikacji, prawda? To oczywiście ma być zrozumiane przez Zachód, stąd właśnie te oskarżenia Polski o główną winę w Holokauście. Znów, przepraszam, ja wiem, że chaotycznie mówię, ale staram się łączyć te wątki, powiedziałbym, historyczne ze współczesnością. Mój były kolega, może nawet zaryzykowałbym określenie przyjaciel z Rosji, Aleksiej Miller, nie szef Gazpromu, bo tak samo się nazywa zresztą szef Gazpromu, tylko bardzo wybitny historyk rosyjski, no przeszedł całkowicie na tory putinowskiej propagandy i w takim tekście opublikowanym rok temu w czasopiśmie wydawanym przez administrację prezydenta Federacji Rosyjskiej, to się nazywa Russian Global Affairs, Rosja w globalnej polityce, bo są dwie edycje, rosyjska i angielska, takie same zresztą, jeśli idzie o treść, wziął udział w dyskusji historyków, politologów, która szkicowała otwarcie, jak ma wyglądać rosyjska propaganda na najbliższe miesiące. I Aleksiej Miller powiedział, Polska jest dla nas wymarzonym wrogiem, idealnym wrogiem, ponieważ na Zachodzie znajdujemy bardzo wielu partnerów, którzy rozumieją, że Polska jest krajem antysemickim, antyliberalnym, takim, który powinien właściwie znaleźć się pod kontrolą zewnętrzną. Zachód na razie chce jakoś tamować, hamować te złe wpływy w Polsce, ale my w razie czego no też możemy pomóc Zachodowi, prawda? Korzystając z tego właśnie no, swoistego
powiedziałbym, utożsamienia Polski ze złem ideologicznym. A więc tego rodzaju techniki, powiedziałbym, które mają trafić do przekonania zachodnim partnerom w uzasadnieniu zaboru, kontroli rosyjskiej strefy wpływów, są wciąż na różne sposoby odnawiane. No i trzecia faza, w której Rosja już zajmuje swoją strefę wpływów i Rosja po prostu nie chce jej puścić. I wtedy Rosja mówi, no nie, no tu już, to jest nasz teren, prawda? My nie możemy z niego zrezygnować. To już jest nasze, więc trzymajmy się zasad, bronimy granic, status quo, które opiera się najlepiej na Łabie, prawda, na tej linii, czy najdalej, najbliżej na Odrze, na linii Szczecin-Triest. To jest nasza tradycyjna sfera wpływów, powinniście to uszanować. No i bardzo wielu realistów amerykańskich, nie tylko ze szkoły National Interest, bardzo wielu polityków w zachodniej Europie i duchownych, jak wiemy, szanuje to podejście, prawda, realistyczne. To konserwatywne, można powiedzieć, podejście rosyjskie. Przepraszam, że chaotycznie dodam kolejny wątek, ale jestem pod jego bardzo silnym wrażeniem w ostatnich dniach. I chciałbym się podzielić tym jako czymś niesłychanie niebezpiecznym i ważnym. Otóż dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu przesłał mi 3 dni temu link do lekcji, jakie przerabiają w 4. klasie liceów francuskich młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną studia w tym roku, w roku 2022. Link do lekcji historycznej o granicach w Europie współczesnej. I otóż jest to rzeczywiście wstrząsający materiał, ponieważ jest to uzasadnienie rewizji granicy zachodniej Polski. Lekcja w całości jest poświęcona tezie, że granica zachodnia Polski jest granicą sztuczną, niesprawiedliwą, narzuconą narodowi niemieckiemu na zasadzie zupełnie niezgodnej ani z zasadą etnograficzną, ani historyczną. No, nie ma kropki nad i postawionej, ale jasna jest lekcja wynikająca z tej lekcji, przepraszam za takie sformułowanie. Ta granica powinna być zmieniona. No w Niemczech oczywiście jest to nie do wypowiedzenia taka teza, ale Francja może. Francja może taką tezę głosić, no i budować teraz właśnie to, co robi prezydent Macron, prawda, sugestie nowej Europy, w której będzie decydowała większość, a nie poszczególne kraje. Ta większość, czyli Francja z Niemcami, prawda? Francja w roli rzeczniczki interesów niemieckich, o które Niemcom nie wypada się upomnieć. Nie uwierzyłbym, gdybym nie przeczytał naprawdę tej lekcji, którą przerabiają w tej chwili 4-klasiści licealni we Francji. Otóż tego rodzaju sugestia adresowana do imperiów opiera się właśnie na zasadzie prawa imperiów do posiadania takich granic, jakie sobie wyznaczą i potraktowania mniejszych krajów jako tych, które powinny się podporządkować. To jest logika języka imperialnego. I Rosja wielokrotnie odwołuje się w swojej historii i współcześnie do nadziei na to, że tym językiem imperialnym porozumie się z kim trzeba. Przypominam taką naradę, a właściwie instrukcję, jaką sformułował minister Ławrow dla ambasadorów Federacji Rosyjskiej, to był chyba 2007 rok w Europie, gdzie Ławrow podkreślał, partnerem dla nas nie jest Unia Europejska, partnerami dla nas nie są kraje Unii Europejskiej, z wyjątkiem 4 stolic imperialnych. Rozmawiamy tylko ze starymi imperiami. Z Francją, Niemcami, Włochami i może Hiszpanią jeszcze na tej zasadzie. Tylko z tymi krajami możemy realnie prowadzić politykę. Reszta ma być przedmiotem naszej polityki. To zostało jasno, otwarcie, nie na żadnych nielegalnych czy wywiadowczych linkach, przekazane jako instrukcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w Europie. A więc no, z Francuzami się porozumiemy, z Niemcami się porozumiemy w imię porządku, że to silni tylko mogą ten porządek ustanowić. Jeszcze jeden przypis do współczesności, możecie Państwo zobaczyć, rzadka czy niespodziewana okazja, jak Henry Kissinger komentuje obecny kryzys na Ukrainie, nie wiem czy Państwo widzieliście. Tak. To zresztą zabawne, no, kiedy Kissinger w 100. roku życia, to go może usprawiedliwia, mówi, że to byłby pierwszy przypadek, gdyby Rosja przegrała tę wojnę, że mocarstwo atomowe przegrywa z państwem nieatomowym. No, klucz tego dowcipu polega na tym, że była wojna w Wietnamie i Henry Kissinger był sekretarzem stanu wtedy tego mocarstwa atomowego,
które raczej nie wygrało wojny w Wietnamie, tak sobie przypominam w każdym razie. Ale sugestia jest jasna w tych słowach zawarte. Rosja nie może przegrać konfliktu z Ukrainą, bo Rosja jest imperium, Rosja jest potęgą, Rosja ma prawo do swojej strefy wpływów. Niezależnie od tego, że no, próbuje się zaadaptować po raz 176 Henry Kissinger do pewnej politycznej poprawności aktualnego etapu, więc nie mówi otwarcie tekstem prorosyjskim, ale ta jego imperialna, powiedziałbym, logika jest czymś niezwykle charakterystycznym. Co wobec tego możemy powiedzieć na te doświadczenia historyczne, które ilustruje głęboka wiedza naszych mistrzów słowa z epoki romantycznej? Krasińskiego zostawię na marginesie, mógłbym cytować go i cytować, mam tutaj zresztą cytaty wypisane, pod jednym kątem, niezwykle aktualnym w XX wieku. Krasiński mianowicie pierwszy dostrzegł w Rosji carskiej kolebkę rewolucji komunistycznej. Znaczy w momencie, kiedy nikt w to nie wierzył, było to kompletnie absurdalne. Car Mikołaj I był wodzem, powiedziałbym, świętego przymierza, zasad legitymizmu formalnie monarszego. A Krasiński w swoich memoriałach do papieża, do ministra spraw zagranicznych Francji Guizot, do samego Napoleona III, pisał, że Rosja będzie główną siłą rewolucji w XX wieku, że będzie najkrwawszą rewolucją, jaką można sobie wyobrazić. W skrócie do tego tylko chciałem nawiązać i to powtórzyć, bo to uderzało mnie, kiedy czytałem te memoriały w roku 78, 80, no to robiło na mnie oczywiście kolosalne wrażenie, że on pisze o XX wieku. Tu jednakże chcę przejść do następnego etapu, który naszej refleksji, i nie mówię pluralis majestatis, ale mówię o polskim doświadczeniu z Rosją, wyznacza już wiek XX i Józef Piłsudski. Pozwolę sobie na koniec tego przeglądu przytoczyć fragment wypowiedzi Józefa Piłsudskiego z 1919 roku. To się wiązało z kolejnym tematem mojej pracy już habilitacyjnej, Polska i czy Rosję, polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego. Moment, kiedy Piłsudski uwierzył, że można zmienić coś w tej sytuacji, w której Rosja dominuje nad nami jak taki ogrom, który jest ponad nasze siły rozwiać, rozbić. To jest moment, kiedy Rosja jest rzeczywiście podzielona wewnętrznie, kiedy toczy się wojna domowa w Rosji, a Piłsudski zbiera siły jak umie, żeby przygotować Polskę na konfrontację, zwycięską konfrontację z tą Rosją. I mówi tak do Michała Kosakowskiego, wysyłanego na tajne negocjacje z wysłannikami Lenina do Mikaszewicz w lipcu 19 roku. Cytuję. Mamy takie nieocenione chwile, taką wspaniałą okazję dokonania na wschodzie wielkich rzeczy, zajęcia miejsca Rosji tylko z odmiennymi hasłami. I wahamy się? Boimy się dokonać czynów śmiałych, choćby wbrew koalicji, czyli wbrew Zachodowi? Siły Rosji nie boję się. Gdybym teraz chciał, szedłbym teraz choćby do Moskwy i nikt by nie zdołał przeciwstawić się mej sile. Trzeba jednak na to wyraźnie wiedzieć, czego się chce i do czego dąży. Oglądając się na humory cudze, nic nie zrobimy. Zginę raczej, niżlibym miał z czasem rozpaczać, że mi zabrakło odwagi do wyzyskania może jedynej okazji wskrzeszenia całej wielkiej i potężnej Polski. Potrzeba nam więcej wiary w nasze siły i więcej odwagi. Inaczej zginiemy i nie zdołamy spełnić naszego zadania. I tak odgraniczyć Polskę od wrogów, żeby mogła wielkość swą wypisać nie drogą rewolucji i strasznych eksperymentów Wschodu, lecz drogą ewolucji. Piętno niewoli kołacze nam w duszach. Mimo tysiącznych dowodów, jak potężna jest siła kultury polskiej, ile zdziałała ona w ostatnich latach, podczas których Polska jako państwo już nie istniała, boimy się dać jej zadania zbyt wielkie teraz, gdy siła kultury poparta została przez państwowość. I cóż z tego, że nasze pokolenie jest zgniłe, spodlałe w kolebce niewoli? Zanim przyjdą nowe pokolenia i upomną się o warunki egzystencji lepsze niż te,
jakie niektórym z naszych obecnych tchórzów zdają się wystarczać. Koniec cytatu. 31 lipca 19 roku. Myślę, że zaszła jedna zmiana, której Piłsudski się nie spodziewał. Mamy państwowość, nie mamy kultury. W 19 roku, czy przed 19 rokiem było odwrotnie. To znaczy oczywiście mamy tę kulturę, do której odwoływał się Piłsudski, Mickiewicza, Słowackiego. Oczywiście w XX wieku niemało do tego dodano, ale no wystarczy rozejrzeć się po repertuarze teatrów warszawskich czy krakowskich, żeby zrozumieć, co mam na myśli. Prawda? To znaczy ta kultura, którą wspiera zresztą państwo, jest antykulturą, po prostu jest kulturą niszczącą naszą tradycję, naszą tożsamość i przede wszystkim niszczącą naszą odwagę. Odwagę bycia sobą. Bo tę właśnie odwagę bycia sobą przypomniał Piłsudski, nie był pierwszy, ale może najwyraźniej ją przypomniał w wieku XX i warto sobie tę odwagę przypomnieć, kiedy rozważamy naszą sytuację w roku 2022. I tutaj może już nie będę ciągnął dalej moich przygód z Rosją, bo mógłbym w nieskończoność popadać w rozmaite dygresje. Pora, żebyście Państwo postawili swoje pytania, swoje krytyczne zdanie wyrazili i żeby nasza rozmowa toczyła się właśnie już z obu stron. Dziękuję serdecznie za cierpliwość. Przepraszam za chaos. Panie profesorze, ja zadam takie pytanie na początek. Może też włożę kij w mrowisko, tak jak pan profesor w pewnej dyskusji. Chciałem się zapytać, bo pan tutaj przedstawia, że jest pan dumny z polskości, z naszej historii, ale ja bym chciał zapytać w kontrze, jakich wydarzeń można, zwłaszcza w szczególności te ostatnie 200 lat, w Polsce się wstydzić po prostu. Co jakby i najważniejsze, jakie z tego nauczki płyną. Czyli jakby te nasze ostatnie porażki, ostatnich 200 lat i nauczki, z których możemy po prostu myśleć na przyszłość, tak, odnieść się z historii na przyszłość po prostu. Zapewne można by znajdować wiele powodów do wstydu i do zadumy nad tym, co złego w naszej historii ostatnich 200 lat, skoro pyta pan tylko o te 200 lat, się zdarzyło. I na pewno ja ich wszystkich nie wymienię, tych, które we mnie takie poczucie rodzą, ale przypominam sobie taki tekst Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 70. XIX wieku, gdzie Kraszewski mówił o pogardzie elit polskich dla polskości. No to się wydaje dziwne. Lata 70. XIX wieku to przecież wszyscy byli patriotami, tak nam się wydaje. No tak nie było. Tak nie było. Tak nigdy nie jest, że wszyscy kochają Polskę. Ci, którzy pochodzą nawet z najlepszych rodzin, mają portrety przodków na ścianach, wcale niekoniecznie to jest, co nam się kojarzy z patriotyzmem, wyznacznikiem ich czy naszego życia, może tak powiedzmy. Pewnego rodzaju trwanie i rozwijanie się przez wiek niewoli, to trochę o czym mówił Piłsudski, kompleksu niepełnowartościowości wobec Zachodu, który nie polega na tym, że widzimy nasze słabości i chcemy je poprawić, zmodernizować to, co zmodernizowane być powinno. Taka postawa na pewno jest godna pochwały, ale przekonanie, w Polsce niestety nic się nie może udać, Polska niestety zawsze będzie gorsza, czy cecha, którą wyraził Józef Piłsudski, to jest coś, czego się wstydzę u Piłsudskiego, co uważam za bardzo złe. Z Polakami nic nie można zrobić, dla Polaków wszystko. To jest okropna cecha. To powoływanie się na Wielopolskiego przez Piłsudskiego. Przypomnę, że Piłsudski, który bardzo, powiedziałbym, podkreślał znaczenie tradycji powstania styczniowego dla własnej formacji, jednocześnie wielbił Wielopolskiego, margrabiego Wielopolskiego, jako silną osobowość, która potrafiła przeciwstawić się całemu społeczeństwu. Moim zdaniem to jest właśnie tragedia i małość, słabość Wielopolskiego, że on chciał zrealizować program, który być może był słuszny, reform takiego etapowego
poprawiania bytu Polaków pod zaborem rosyjskim, ale robił to prowokując społeczeństwo polskie, podkreślając: gardzę wami, niepotrzebni mi jesteście, ja to sam załatwię, ja jeden, prawda? Otóż tego rodzaju elitaryzm, w tym przypadku w słusznej sprawie, w przypadku Piłsudskiego na pewno, a bardzo często, najczęściej polegający na tym, co opisywał Kraszewski we wspomnianym cytacie. To znaczy, nie będę utożsamiał się z Polską, bo polskość to nienormalność. Przepraszam, nie chodzi mi o nawiązanie do sławnego eseju Donalda Tuska z 1987 roku ze Znaku, tylko chodzi mi o postawę, która jest znacznie starsza od Donalda Tuska i właśnie ją opisywał Kraszewski i ją opisywano znacznie wcześniej, czyli no, bądźmy normalni, czyli porzućmy te jakieś no, chęci wzmocnienia tej polskości, umocnienia państwa. Wiadomo, że jesteśmy słabsi, gorsi, mamy lotnisko w Berlinie, to po co lotnisko, prawda, w centrum Polski. To jest głęboka, bardzo trwała cecha, to nie jest przypadłość jednego polityka, to nie jest przypadłość jakiejś jednej gazety, to jest głęboko zakorzenione w naszej świadomości i wiek zaborów w dużym stopniu utrwalił tę postawę, postawę, która zrodziła się wcześniej w wieku oświecenia, w XVIII wieku, kiedy Polska już de facto i tak straciła niepodległość i te kompleksy w ten sposób się budowały. W najszerszym, powiedziałbym, zakresie, to bym uogólnił to, co budzi mój wstyd w postaci przejęcia tego kompleksu wyższości w stosunku do hołoty, która tutaj zamieszkuje, bo tak to jest budowane. No, Polska jest okropna, słaba, my jesteśmy okropnym krajem, ale jednocześnie ja, należąc do elity w tym kraju, po prostu mam poczucie nieskończonej wyższości nad tą hołotą, która tutaj mieszka. Tak to jest rekompensowane. I no oczywiście jest jak każdy kompleks niedobre, a w tym przypadku jest no wyjątkowo moralnie obrzydliwe, prawda? Otóż jest to szczególnie śmieszne, kiedy tę postawę, którą Kraszewski krytykował u polskiej arystokracji, prawda? No arystokracja międzynarodowa no czuje się świetnie, prawda, na salonach europejskich, bo mówi wieloma językami. Ma parantele z najświetniejszymi dworami i rodzinami europejskimi. Tę samą postawę przyjęli ludzie, którzy wyszli z czworaków w PRL-u. Zamiast być dumni ze swoich korzeni polskich, chłopskich, to właśnie podkreśliłem w swojej polemice, przepraszam, że do tego nawiążę, pod koniec piątego tomu, z tak zwaną historią ludową. Otóż po mieczu moje pochodzenie jest chłopskie i bardzo jestem z tego dumny, to znaczy z konkretnej wsi małopolskiej. Akurat tam piłą nie rżnęli szlachty, powiedziałbym, moi przodkowie, bo to było trochę dalej na wschód niż krakowskie i tarnowskie. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że ja zachowuję głębokie poczucie szacunku dla moich rodziców, znaczy dla mojego ojca, dla mojego dziadka, którzy wybrali polskość jako coś najcenniejszego. Odeszli od tej mentalności pańszczyźnianej, która istniała, była faktem w połowie XIX wieku i dla nich polskość stała się najwspanialszym awansem. Jeżeli ja im powiem teraz, że polskość to jest tylko ucisk, ich cieniom powiem, że wybrali źle, że polskość powinni znienawidzieć, tak jak uczy ich ktoś, kto chyba do tego ludu nie należał. To zresztą zostało dość zabawnie skrytykowane w czasie jednej z takich dyskusji z autorem Ludowej Historii Polski, gdzie znakomity historyk chłopów z Instytutu Historii Pan powiedział, że no, jest to historia ludowa napisana przez przedstawiciela wyższej klasy średniej dla wyższej klasy średniej w Polsce. No bo oczywiście to nie jest historia dla ludu i nie jest naprawdę w imieniu ludu uciśnionego i naprawdę nie jest napisana przez przedstawiciela tego ludu. Tylko to jest dla budowania pewnego rodzaju właśnie kompleksu, paradoksalnego kompleksu wyższości. Ja oskarżam polskość, więc jestem wyższy. No to jest pewnego rodzaju ciąg połączonych ze sobą, choć różniących się w przejawach, zjawisk, które mają swoje wspólne źródło w elitaryzmie i pogardzie dla prostego człowieka, tak bym powiedział. Ta pogarda dla prostego człowieka, ja nie czuję się jakimś populistą, uważam, że elity są ważnym zjawiskiem i bez elit żadne społeczeństwo nie może istnieć.
ale istotą elity jest służba prostemu człowiekowi. I to każdy arystokrata polski, z kilkoma miałem zaszczyt poznać się, mój ojciec pracował w hucie Lenina z księciem Stanisławem Lubomirskim, którego i matka, i ojciec byli z rodu lubomirskich. I to właśnie no, na tych spotkaniach, które mnie młodego chłopca oczywiście bardzo fascynowały, zainteresowanego historią, no to właśnie matka księcia Lubomirskiego mi wykładała, że no, to właśnie służba, tylko służba drugiemu człowiekowi czyni ciebie arystokratą, nie tytuł. I tego właśnie nasza hołota, która nazywa się inteligencją, a tą hołotą właśnie gardzę, szczerze, tą właśnie elitą, której przeszkadzają Janusze na plaży, prawda, bo jest ich za dużo, prawda, tych, co tam piją piwo, czy noszą białe skarpetki, tak jakby to było najważniejsze, to picie piwa, czy noszenie skarpetek, a te plaże powinny być zarezerwowane tylko dla, prawda, tej elity, która ogląda TVN i czyta Gazetę Wyborczą. No więc tego rodzaju właśnie elitaryzm, fałszywy elitaryzm, który zapomniał o idei służby, wydaje mi się cechą wstydliwą naszej polskości. Trochę inną, trochę inaczej się rozwijającą niż proste sformułowanie targowica, bo najprościej byłoby odpowiedzieć, że targowicy się wstydzę. Ale to jest troszkę jej kolejnych mutacji, no bo one rozwijają się do dnia dzisiejszego. Ale mam na myśli bardziej to zjawisko szersze. Panie profesorze, chciałem zapytać, czy kultura nie jest lub czy nie mogłaby być tak naprawdę najsilniejszą bronią Polski. W tym sensie to, co teraz powiem, być może nie jest w jakiś sposób udowodnione naukowo, bardziej są to dowody anegdotyczne, ale spróbujmy. Mianowicie mam takie hobby ostatnimi czasy, że oglądam sobie blogi ludzi, którzy ze wschodu przyjechali do Polski, zarówno z Ukrainy, Białorusi, nawet Rosji. W gruncie rzeczy to, co oni bardzo często podkreślają w swoich jakby blogach, w swoich filmach, to, że to, co im tutaj imponuje, to jest właśnie kultura. Może nie rozumiana jako kultura wyższa, ale w pewien sposób, że tu jest wolność, w jaki sposób można inaczej urządzić państwo, jakie są stosunki między ludźmi. I czy, bo my często patrząc na Rosję właśnie boimy się tej siły militarnej, a czy nie jest tak, że właśnie Rosja nas tak, no nie wiem, nienawidzi i tak dalej właśnie za to, że z jednej strony jesteśmy krajem, który również jest słowiański, ale jest jakąś alternatywą, urządził się w inny sposób i w pewnym sensie, no właśnie, jesteśmy alternatywą dla tych innych ludzi, tam powiedzmy z Białorusi, z Ukrainy i taką właśnie atrakcyjną, przyciągającą alternatywą, tak? I czy właśnie kultura nie mogłaby być właśnie najsilniejszą polską bronią? Bardzo dziękuję. Tutaj oczywiście kilka skojarzeń historycznych się nasuwa. Jedna to w ogóle rola Polski w pewnej fazie Rzeczpospolitej w Europie Wschodniej. Bez tej roli nie byłoby Białorusinów, nie byłoby Ukraińców. Co mówię nie po to, żeby urazić Ukraińców czy Białorusinów, bo mają swoje własne korzenie, swojej tożsamości, ale bez tych wpływów kulturowych, które szły przez Polskę, częściowo przez Polskę mutowane, przez polską kulturę polityczną sejmiku, i przez zachodnią kulturę polityczną prawa magdeburskiego, które doszło gdzieś do Mińska, prawda, czy do Kijowa, przez kulturę polityczną wolnego słowa, no to jest właśnie najważniejsze, co różni nas od Moskwy, prawda, to nie byłoby no, tych narodów, które są przedmiotem, powiedziałbym, tego sporu dwóch kultur, czy przeciągania liny między kulturą despotyczną, a kulturą wolności słowa. Drugie skojarzenie, płytsze znacznie, wiąże się z doświadczeniem po prostu kultury bycia. Znaczy, no, że w sklepie nie, ekspedientki nie krzyczą, nie są opryskliwe. No, 30 lat temu nasza kultura bycia była taka, jak no, teraz właśnie przywożą ją ze sobą z jej doświadczeniami uchodźcy z Ukrainy. No, wyszliśmy z PRL-u, byliśmy pod wpływami tymi wschodnimi, prawda, i ta kultura była na niskim poziomie. Ona się poprawiła jednak, niewątpliwie, tego rodzaju kultura. Kultura, no właśnie, obcowania, mówienia dzień dobry, dziękuję, choćby udawania życzliwego zainteresowania klientem, prawda, no bo rzecz jasna nie musimy być aż tak głęboko przejęci wchodzącym do sklepu klientem, ale przynajmniej udajemy, prawda. Otóż to na pewno jest dobra cecha, którą bierzemy, że tak powiem, pod wpływem z kolei pewnych doświadczeń z Zachodu. No i niewątpliwie ona może imponować w jakiejś mierze ludziom, którzy przyzwyczajeni są do chamstwa w codziennym życiu. No przepraszam, nazwę to po imieniu, do chamstwa, które było i u nas. Tutaj nie wybijajmy się na jakieś poczucie wyższości wobec nich. U nas też tak
do pewnego stopnia było w czasach PRL-u. No, wystarczy sięgnąć do niektórych filmów opisujących epokę PRL-u, do Barei choćby, prawda, żeby sobie przypomnieć tamte czasy chamstwa i opryskliwości. Ale jak sądzę, panu chodzi o jeszcze trzeci wymiar, to znaczy o wymiar tej kultury też wysokiej, prawda. No, niewątpliwie tutaj nie jest łatwo nam się przebić, ponieważ wszyscy przeglądamy się w lustrze, które przedstawia Zachód. I w tym lustrze odbija się wielki Dostojewski, wielki Tolstoj, wielki Czechow. I każde z tych nazwisk w połączeniu z epitetem wielki wymieniam bez żadnej ironii. To są wielcy twórcy. Ale stali się rozpoznawalni dlatego, że byli piewcami kultury wielkiego imperium, które imponowało całemu światu, którego cały świat się bał, podczas gdy, żeby poznać lepiej kulturę innych narodów tego regionu, trzeba by poznać kilka języków. Polski, litewski, ukraiński. Tymczasem przypominam sobie taki artykuł na przyjęcie Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej opublikowany no, bardzo prestiżowym dodatku kulturalnym w Sunday Times w Londynie, gdzie autor Perry Anderson, twórca New Left Review, napisał, że to jest okropny błąd, że przyjmuje się te kraje, no bo to odstręcza Rosję, odpycha Rosję, a w porównaniu z ogromnym wkładem Rosji w kulturę europejską, to co zrobiły wszystkie te kraje, ci Węgrzy, Czesi, Słowacy, Polacy, Litwini, to jest zero, po prostu zero. No oczywiście to bardzo źle świadczy o autorze tego tekstu, no bo widocznie nie słyszał, nawet jeśli nie zna tych języków, o Dworzaku, prawda, Bartoku, prawda, czy Chopinie, czy Szymanowskim, ale to jest realne odzwierciedlenie problemu, to znaczy wielka kultura rosyjska jest skutecznym narzędziem imperializmu rosyjskiego. No, widzieliście państwo może, no, nie wiem, nie jesteście tak starzy, ale początek olimpiady w Soczi. No to była prezentacja przez Władimira Putina, Czajkowskiego, Dostojewskiego, Tołstoja. No, nie widziałem drugiej takiej inauguracji olimpiady. No bardzo ładna, bardzo kulturalna, tam się nie zapaliło jedno kółko i na to zwrócono uwagę, ale w istocie to była bardzo ładna prezentacja kultury rosyjskiej jako, powiedziałbym, jeszcze jednego symbolu imperialnych aspiracji Rosji. I nam jest się trudno z tym zmierzyć, dlatego że Zachód przyswoił sobie to, że Rosja ma wielką kulturę, a tutaj te kraje są, ale może ich nie być. Chopin może był Francuzem i tak dalej, prawda? No to wiadomo. Więc to są pewnego rodzaju praktyczne problemy, na które się napotykamy, związane także z czymś jeszcze, z czymś najgłębszym, na co nie ma czasu, żeby tutaj rozwijać. To znaczy duża część kultury europejskiej, wielkiej, wspaniałej kultury, tożsamości cywilizacyjnej, rozwija się od pewnego czasu, to znaczy od reformacji, a ze szczególnym nasileniem od oświecenia, na gruncie bardzo silnego antykatolicyzmu. No a Polska jest skojarzona, czy ktoś chce, czy nie chce, z tradycją katolicką, czy ktoś się z nią identyfikuje, czy nie. Nie jest łatwo uwolnić się. Niektórzy uważają, że byłoby najlepiej, żeby Polska powiedziała, no nie, my z tą tradycją nic nie mamy wspólnego i to nam pomoże na Zachodzie, prawda, że już odżegnamy się od tej tradycji. Ale tego piętna nie da się tak łatwo wymazać, nawet gdyby ktoś tak chciał. No i to nam też przeszkadza, prawda, w tym odbiorze na Zachodzie naszej kultury jako pewnego rodzaju magnesu przyciągającego innych. Niemniej przeciwko temu wszystkiemu ostatnie zdanie powiem. Wiemy, że najwartościowsi ludzie wybierali tę specyficzną, trudną, niełatwą tożsamość polską. Tylu, ilu możemy tutaj wymienić ludzi takich jak Matejko, Brückner, Aszkenazy, czy ci, którzy Polakami się nie stali, ale z Polską sympatyzowali, jak Chesterton, prawda, czy... No, znaczy, no, Żydzi to jest osobne zagadnienie, no bo bardzo duża część tych no, najbardziej utalentowanych w warunkach zaborów z Polską asymilowała, a inni szli oczywiście za imperialną, większą kulturą niemiecką czy rosyjską, to jest osobne zagadnienie. Ale chcę powiedzieć, że polskość ma siłę przyciągania najlepszych, więc nie tracę nadziei, że ta kultura
jeśli odgrzebiemy jej żywe źródła, jeżeli nie będziemy jej utożsamiali z popłuczynami po najbardziej żałosnych trendach współczesnej postkultury, powiedziałbym, takimi jak pani Tokarczuk, czy jakieś kolejne ideologie politycznej poprawności, które nie mają nic wspólnego z korzeniami, a kultura oczywiście może wyrosnąć prawdziwa tylko z głębokich korzeni, to jeżeli wrócimy właśnie do Mickiewicza, do Leśmiana, do Herberta, do Miłosza, do właśnie Chopina, Szymanowskiego, to wtedy po prostu będziemy mogli być atrakcyjni znowu. Jeżeli odczytamy na nowo Dziady część trzecią, nie jako satyrę na PiS i traktowanie uchodźców białoruskich, tylko jako rozprawę z Bogiem, no bo przecież to jest cała głębia tego dramatu. To jest na pewno jeden z największych dramatów w całej tradycji literatury europejskiej. No, tylko wystarczy go przypomnieć i odtworzyć, a nie redukować tak nikczemnie, jak się to teraz robi. Więc tak, ma pan rację, kulturę trzeba wykorzystać, tylko to jest nasze zadanie. Dzień dobry, panie profesorze. Ja miałbym więcej niż jedno, ale krótkie pytania. Pierwsze, ponieważ pan dużo mówił o tym, że ważna jest świadomość tego, kim jesteśmy, i pan bardzo, bardzo często, czy w tej książce, nawet w podtytule, czy w ogóle w swoich wystąpieniach publicznych podkreśla ten związek polskości z wolnością. Tylko wydaje mi się, że tutaj chciałem zapytać, jak by pan chciał ugruntować tę wolność, która dzisiaj przez tę dominującą popkulturę jest utożsamiana przede wszystkim z taką wolnością czysto permisywną. Na czym chciałby pan ugruntować taką trwałą rzeczywiście wolność, ponieważ wydaje mi się, że mamy problem jako konserwatyści w ogóle z mówieniem o takiej właśnie nieliberalnej, niepermisywnej wolności i prezentowaniem jej w atrakcyjny sposób. A druga sprawa, to tylko krótko, wydaje mi się, że pan tutaj mówił o Józefie Mackiewiczu, mówiąc o tych jakby wybitnych postaciach, które powiedzmy prezentowały taki czy rusofilski, czy powiedzmy bardziej wyrozumiały wobec Rosji punkt widzenia. Mi przychodzi do głowy niedawno zmarły, niewątpliwie wybitny historyk idei, starszy od pana o pokolenie, profesor Andrzej Walicki. I bardzo byłbym ciekaw, jak pan na jego postać i dorobek patrzy, bo na pewno ma pan tutaj jakąś opinię i jakieś zdanie. Bardzo dziękuję. Zacznę od Walickiego. Odnoszę się do jego twórczości związanej z historią myśli rosyjskiej z najwyższym szacunkiem i podziwem. Po prostu uważam go za najwybitniejszego historyka idei rosyjskich w ogóle w ostatnich kilkudziesięciu latach. No i miałem zaszczyt go znać i wielokrotnie z nim rozmawiać. I że tak powiem, na tej płaszczyźnie, no to jest płaszczyzna relacji pełnych podziwu, szacunku i wdzięczności dla kogoś, któremu dużo zawdzięczam w rozumieniu wielu aspektów rosyjskiej kultury. Natomiast jego poglądy polityczne związane z PRL-em, dzielone z profesorem Łagowskim, którego skądinąd też szanuję, na przykład za jego świetną książkę o Mochnackim, no wydają mi się bardzo silnie uwarunkowane pokoleniowo, środowiskowo. Moje też są oczywiście uwarunkowane pokoleniowo i środowiskowo, ale one się zasadniczo nie zgadzają z Walickim. Znaczy ja nie jestem w stanie widzieć w generale Jaruzelskim obrońcy polskiej państwowości, wolności, liberalizmu, no bo tak przedstawiał go Walicki. Więc gdy idzie o tę stronę, no to nie akceptuję tych poglądów i w tej kwestii, no powiedziałbym, na pewno głęboko się różnię z profesorem Walickim. Natomiast w tej najważniejszej dla niego, dla jego dorobku kwestii, powtarzam, uważam, że był w najlepszym tego słowa znaczeniu wizytówką polskiej humanistyki. Jednocześnie był naiwny, ośmielę się tak to powiedzieć, w swojej wierze, że Polacy mogą nawrócić Rosję. To znaczy, że gdyby Rosjanie więcej słuchali Walickiego i Polacy słuchali więcej Walickiego, to nastąpiłaby zgoda polsko-rosyjska. No, byłem świadkiem jednej takiej konferencji w Moskwie, gdzie on wyrażał te nadzieje i rozczarowanie w związku z tym, że jego książki nie są tak tłumaczone na rosyjski. Bo Rosjanie mają trochę tak jak Francuzi to przekonanie, że o Rosji mogą tylko Rosjanie, no ewentualnie Amerykanie, prawda, Niemcy. Natomiast Polak nie będzie nam, Rosjanom, mówił, na czym polega rosyjska myśl. Dlatego Walicki nie był w ogóle popularny w Rosji. Mimo swojej postawy, tak bym powiedział, bardzo otwartej na Rosję.
Więc tu była pewnego rodzaju naiwność. No i ostatnia cecha, przepraszam, no niezwykle silny egotyzm. To znaczy, jak się czyta moje spotkania z Miłoszem, to tam prawie w ogóle nie ma Miłosza, jest tylko Walicki. Moje spotkania z Berlinem, no to jest wyłącznie Walicki, gdzieś tam w tle Sir Isaiah Berlin. No ale to są takie nasze przypadłości, powiedziałbym, ludzkie. Natomiast ważniejsze pytanie dotyczące wolności i jak można ją dzisiaj, że tak powiem, ratować w połączeniu z patriotyzmem, to ja bym użył podsumowania pewnej bajki Aleksandra Fredry. Wolność, Tomku, w swoim domku. Teraz Ukraińcy i Rosjanie razem uświadomili nam, że pojęcie domku nie jest abstrakcyjne, że nie jesteśmy turystami, mieszkańcami płynnej po nowoczesności, jak mawiał nam pułkownik Bauman, tylko mamy jakiś dom. Jeżeli ktoś napada na ten dom, to trzeba go bronić. Jest taki odruch, zwłaszcza mężczyźni powinni to robić, oczywiście kobiety jak chcą też mogą, ale mają też inne równie ważne zadania i taki podział zadań występuje w przyrodzie. To co widzimy teraz na Ukrainie, prawda? To przekonuje, że pojęcie domu nie jest pojęciem pustym, a wolność w domu to jest wolność obywatelska. To nie jest wolność liberalna, tylko wolność republikańska. Tyle mam wolności, ile mam obowiązków w tej wspólnocie. I pierwszym podstawowym, najbardziej czytelnym obowiązkiem jest to, że w ogóle istnieje wspólnota, że istnieje moje ojkos, prawda, no te, które ma swoje granice, prawda, domu, narodu. I jeżeli ktoś przychodzi nam rozbić ten dom złomem, prawda, czy z czołgiem, no to muszę go bronić, żeby obronić moją wolność. I wtedy wiem, że ta wolność łączy się z obowiązkiem, a nie jest tylko wolnością od polityki, od państwa, od domu, od obowiązków. Myślę, że jesteśmy w takim szczególnym momencie, kiedy tradycja republikańska ma szansę zejść tylko i wyłącznie z biurek no, fantastów, historyków, którzy lubią tę tradycję, bo ożyła na takiej płaszczyźnie w ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu latach, między innymi w Polsce. Profesor Krasnodębski się do niej odwoływał, część historyków idei z Warszawy. No, w Krakowie też bardzo chętnie w środowisku arkanów do tej tradycji i arki wcześniej odwoływaliśmy się. No ale to nie trafiało, no bo liberalna wizja wolności absolutnie dominowała. No a teraz widać, jeżeli wspomniana przeze mnie dość krytycznie pani Tokarczuk pisze o tym, że, no, że trzeba bronić Ukrainy, że trzeba bronić domu, no to znaczy, że to jakoś dociera. No ta prosta prawda, że istnieje właśnie coś takiego jak dom, którego trzeba bronić. I tu właśnie myślę jest szansa na promowanie naszej wspaniałej tradycji wolności obywatelskiej, republikańskiej, bo to jest oczywiście trochę inna wolność niż wolność liberalna. I to zresztą historycy idei, także zachodni, między innymi Quentin Skinner w takiej świetnej książeczce Liberty Before Liberalism, taka mała świetna książeczka, która pokazuje znaczenie tej właśnie wolności obywatelskiej. I no, tytuł jest doskonały, bo mówi wszystko. Liberty before liberalism. W napływie uchodźców i w napływie też imigrantów ekonomicznych lewica widzi pewną szansę na wdrożenie w Polsce ideów skompromitowanych już na zachodzie multikulturalizmu. Natomiast część polskiej prawicy, czy centrum prawicy w napływie przy uchodźców i właśnie tych imigrantów ekonomicznych widzi szansę na przekształcenie polskiej wspólnoty w kierunku wspólnoty obywatelskiej, polskiego narodu w kierunku narodu politycznego, etniczno-kulturowego. Jak pan profesor odnosi się do tych ideałów wielonarodowej Rzeczpospolitej i jak, czy jakby w dzisiejszych czasach nie jest to anachronizmem, kiedy nowoczesne narody są ukształtowane, mają jakby głęboką odrębność, czy to takie rojenia nie są po prostu no, anachroniczne i szkodliwe z perspektywy interesów polskiego państwa narodowego. To ważne pytanie, które padło też zdaje się do rzeczy, które konsekwentnie jakby buduje taką, powiedziałbym, narrację konfederacką, narodową, związaną z tradycją Romana Dmowskiego, którą ja bardzo szanuję, ale z której nie każdym jakby elementem się zgadza. Teza jest taka właśnie, że no narody od początku XX wieku formują się w kształcie nowoczesnym i powrót do anachronicznej wizji wielokulturowej, wieloetnicznej Rzeczpospolitej jest no równie śmieszny i nieudany jak to, czego nie udało się zrobić Piłsudskiemu, a nawet tym bardziej, no bo jesteśmy jeszcze kilkadziesiąt lat po Piłsudskim, prawda?
Czyli nie da się otworzyć Rzeczpospolitej wielu narodów w XX wieku, a tym bardziej w XXI wieku. I otóż być może zaskoczę pana, ale ja się z tą tezą zgadzam. Nie da się otworzyć takiej Rzeczpospolitej jak pierwsza Rzeczpospolita. Zwłaszcza, że pierwsza Rzeczpospolita została rozebrana przez sąsiadów, nie tylko z własnej winy, ale z powodu ich agresji, ale własne winy i błędy też miała. Tu się z tym zgadzam. A właściwie nie tylko błędy zawinione, ale błędy strukturalne. To znaczy okazało się, że pewne minimum spoistości państwo musi mieć, żeby przetrwać. I to jest wyzwanie, które stoi przed Unią Europejską także. W sytuacji, kiedy wokół nie ma świata posthistorycznego, tylko jest świat historyczny, czyli tworzony przez imperia, które realizują swoją politykę osłabiającą swoich potencjalnych rywali, no to Polska leżąca w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym nie może swobodnie, powiedziałbym, kształtować wewnętrznej debaty na temat tego, czy jako obywatel tego kraju mam prawo dążyć do tego, żeby zmienić jego granice tak, ażeby mój naród mógł się połączyć z sąsiednim, prawda? No bo to jest idea ukraińska, prawda? Czy idea, mam na myśli ideę Chmielnickiego z 1654 roku, prawda? No po prostu było wyzwanie różnych lojalności, lojalności religijnej i lojalności, powiedziałbym, klasowej do pewnego stopnia i lojalności obywatelskiej wobec tej Rzeczpospolitej. Jeżeli konflikt tych lojalności jest zbyt silny, no to państwo się rozpada, nie ma ludzkiej siły. Więc wyobrażam to sobie raczej tak, że jeżeli teraz przybywają do nas uchodźcy i chętnie przyjmujemy wciąż jeszcze ukraińskich uchodźców, to oczywiście z nadzieją, niektórzy ją skrywają, niektórzy być może nie mają tej nadziei, wręcz odwrotnie, walczą z nią, ale ja na pewno mam taką nadzieję, że niemała część z tych uchodźców stanie się Polakami. Po prostu. Nie w sensie, powiedziałbym, ścisłej definicji Romana Dmowskiego, ale ludźmi, którzy będą identyfikowali się z państwem polskim, bo właśnie będzie im się podobała ta kultura życia codziennego, będzie im się tu dobrze pracowało, będą mieli polskich przyjaciół i nie będą przede wszystkim agentami, przepraszam, że tak to ujmę, obcych interesów, obcego państwa, które będą chcieli odrodzić kosztem Polski. Liczę na to, że duża część z tych ludzi, którzy tutaj przyszli, staną się takimi Polakami. Na pewno nie wszyscy. Na pewno kłopoty będą. Tylko zakładam, że nie należy tego przeciwstawiać tak ostro, że albo wracamy do pierwszej Rzeczpospolitej, wieloetniczna, wielonarodowa, jakaś utopia. Nie, tylko no zakładamy, że przyjmujemy uchodźców tych, którym bliżej jest do polskości. Trudniej wyobrażamy sobie bardzo dużą grupę muzułmanów, przybyszów gdzieś z Afryki Północnej, że oni się zintegrują szybko z Polską, jeśli by przybyło ich tutaj 100-200 tysięcy. Natomiast 100-200 tysięcy Ukraińców wierzę, że może tutaj zintegrować się z Polską. Podziękujmy panu profesorowi.